Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, ja jestem Krzysiu, Marta i jesteśmy na kanale Enjoyment Family. Krzysiu dostał, chwilę mi temu powiedział, że dostał order taty. Od Mikołaja, tak? Tutaj i mamy co? Zastępstwo Mikołaja, żeby mu nie zrobić krzywdy za pierwszym razem. A rzecz dzisiaj będzie się tyczyła chusty. Bardzo wiele z Was ją polecało, że jeżeli wiecie, nosimy i nasze kręgosłupy już ledwo wytrzymują, to że chusta świetnie się sprawdzi. Mamy też nosidełko. Ale Mikołaj jest za mały do nosidełka. Tak, bo to jest takie z szelkami, takie nosidełko, tak jakbyśmy chcieli gdzieś tam w góry, to będzie super, jak będzie starszy. Natomiast teraz on tam nie jest w stanie się tak wygiąć. Tak, no za krótki jest jeszcze i mówiłyście, że chusta jest super. Ja jestem trochę przerażona tą chustą, jakoś się wstrzymywałam, bo nie mam pojęcia, jak to zawiązać. Jest w środku jakaś instrukcja, ja ją kupiłam po prostu z drugiej ręki, już kilka razy o tym mówiłam. Ale kupiłam ją na tam portalu, na Elixie chyba, albo na Vinted, już nie pamiętam, za 7 dych, więc stwierdziłam, że zaryzykujmy. I tutaj w ogóle na opakowaniu pisze, jest napisane. Jest napisane, a przepraszam Cię bardzo, tam jest Mikołaj. Jakbyście nie widzieli jeszcze, aha, to jest Mikołaj. Właśnie jego będziemy wkładać w to, jak się nauczymy. Ja, tak, dokładnie, a na razie po prostu posłuży nam... Misiu. Ona jest od 3,5 do 13 kg, tak to przynajmniej nam mówią. To jest chyba, że ma 0 do 24, ja nie wiem, czy miesięcy? Czy metrów. Czy metrów. No, no bo nie wiem, nie rozszyfrowywuję. I być, że rośnie razem z dzieckiem. To mogą być miesiące. Mogą być, no bo 24 metry to jest bardzo dużo metrów. Tutaj nie ma 24 metry. Przecież ja się zapocę, jak 24 metry sobie chustą się owinę. Sprawdźmy to. Nie, nie ma 24 metry. No nie, dobrze. Nie ma. To będą 24 miesiące. 24 miesiące, ale jest strasznie długa. No. I jest krzywa na końcu. U mnie też. Ale krzywa, ja mam ten dłuższy koniec. A ja ten. Spoko, kawał hadry. No ona jest ze specjalnie takiej, że ona jest taka sztywna i twarda, no i ona jest skrócona tutaj po bokach, no nie? No, jak jest skrócona? No bo jak kupujesz cały kawałek materiału, to masz 1,5 metra szerokości, a to nie ma 1,5 metra szerokości. I teraz co my mamy zrobić? Już ci mamuś mówię, Martuś. Przejrzymy... To na pewno byś go tam utrzymał. Przejrzymy sobie instrukcję i krok po kroku. Krok po kroku. Tylko najgorszy jest ten pierwszy krok, bo ja go nie rozumiem. Ja znaczy, my się już gubimy na tym. Wcześniej patrzyłem na tą instrukcję i jak zobaczycie sobie pierwszy krok, to ona robi coś takiego, a później ma tak i już tego nie rozumie, bo to jest jeden od dwa jest strasznie... daleko. Przygotowanie chusty. Chwycić chustę w obie ręce i trzymać przed sobą... Odwrotnie. Trzymać przed sobą, zmarszczyć ją równomiernie w połowie szerokości. Taka myteczka na środku, to wiem. Ułóż chustę na brzuchu tak, jakbyś zakładała fartuch. Nie no, bo potem to będę podniosła do góry. Ona powinna być dwustronna tak w ogóle. Wypych straszny. Przełóż oba końce chusty z tyłu i skrzyżuj na plecak, a następnie przełóż przez ramiona do przodu. No. O tak. Jest drugi pół. Ha, ha, ha. Patrzcie, jest tak samo. Dobra. A, pociągnij wysoko do góry pas, który jest rozłożony na brzuchu i zrób w nim miejsce na dziecko. Jeszcze dziecko tu się nie jest w tym momencie, czekaj. Boję się, że mi dołem wypadnie. Czyli takie coś masz zrobić. Co? Tak masz mieć, na razie. Trzy. Tak, 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 mamy, tak. Tylko to mi się tu nie łączy. To jest to? Dobrze jest. To mi, dobra. Mikołaj mi się tu nie zmieści. Dobra, no ten. Weź dziecko na ręce. Weź dziecko na ręce i delikatnie opuszczaj je do chusty. No, załóżmy, że to jest dziecko i próbuję tutaj wsadzić Mikołaja. No to nóżki! 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 Okej, okay, dobra. Czekaj. Możesz też podtrzymywać je ręką. Sorry, że nie przeczytałem wcześniej. A drugą naciągać chustę na jego nóżki, pupę i plecy. O właśnie, tymi. Na końcu wsuń dolną krawędź chusty między siebie a dziecko, tak aby utworzyć coś na kształt siedziska. O właśnie tak. Dobrze. Nie chcę mówić nic, ale lata mu ufka. Ale nóżki tu mogą mu wychodzić z tego, co ja widzę, ale dobrze. I jesteśmy na etapie, dopiero zobaczcie, czwartego, a jest ich 10. Jezus, jak mi jest ciepło w tej chuście. Czekaj. Mama ma być naga, było to... Ale on ci tu nie wypadnie? Lecimy. Nie, ten mi się praktycznie nie waży. Piątka. Teraz spróbujemy uzyskać coś takiego, taką mamę. Postać dziecko w chuście tak, żeby przyjęło prawidłową pozycję zdjęciowo... Zdjęciowo? Odwiedzień... Dzień... Odwiedzeniowo. Odwie...
Odwiedzeniową. Co to znaczy odwiedzeniowa? Nie wiem. Zgięciowo-odwiedzeniowa. Dobra. Kolanka powinny być ułożone wyżej niż bioderka. Są. Ciężko powiedzieć w przypadku misia. Ja widzę, że są. No są. Bioderka niżej, kolanka wyżej, plecy zaokrąglone. Teraz przytrzymując je jedną ręką pod pupą, drugą ułóż prawidłowo chustę. Ułóż prawidłowo chustę. Dolna krawędź powinna przechodzić pod kolanami dziecka, podtrzymując jego grubszą warstwę materiału, nie tylko krawędzią. A górna tworzyć grubą fałdę podtrzymującą karczek. Postaraj się, by chusta była na całej długości ciała dziecka wygładzona. Fałdki utrudniają późniejsze dociąganie. Chusta powinna sięgać płatka ucha dziecka. Czyli o to chodzi? Chyba o to tylko chodzi, dobra. No. Nie wiem, ale strasznie... Strasznie to skomplikowano napisali, ale... Dobrze. No. Mi się wydaje, że to nie jest stabilne. Czekaj, jeszcze ten koniec jest. I teraz. Ja się boję. Dopiero teraz będzie. Gdy chusta jest już prawidłowo ułożona... zacznij dociąganie. Przytrzymując dziecko jedną ręką... Masz? Pod pupą. Świetnie. Odszukaj drugą rękę górną krawędzi chusty. Drugą ręką górną krawędź chusty. Nie tą, drugą krawędź chusty. I ją odciągnij. Suwając połowę chusty na przedramię, dociągając chustę równolegle do jej przebiegu na dziecku. Następnie utrzymując napięcie, przenieś chustę do okolicy swojej szyi i do... ciągaj kawałek po kawałku, idąc w stronę zewnętrznej krawędzi. Ważne, by chusta była cały czas napięta, a dziecko nie traciło prawidłowej pozycji. Chodzi, kochani, o to po prostu, no, że masz to tutaj założyć pod nim. O, tam, tak, i dać do tyłu. Ale tu? Tak. Tu, ale to... Tu? No, tak. Tu? I tam zaplątać, no. Związać na... Supę? Tak. I, a ja mam trzymać główkę, jedną ręką mam ze supą zawiązać? Ale główka już jest... Ona tu ma główkę zabezpieczoną. Ona ma tu główkę zabezpieczoną, już widzisz? O, właśnie tak. Dobrze. Uduszę dziecko. Okej. Okay. I teraz? Sama się uduszę. Zmień rękę podtrzymującą dziecko w identyczny sposób. Dociągnij drugą stronę. W miarę dociągania dziecko powinno coraz bardziej przylegać do ciebie. Postaraj się uchwycić moment, w którym będzie ciasno, przytulnie i będzie wam obojgu wygodnie. Nie jest mi wygodnie. Mi się kurczy, jest ci wygodnie? To oznacza, że chusta jest odpowiednio dociągnięta. Trzy punkty do końca. A ten stupą z tyłu to dobrze zrobię. No czekaj. Naciąganie pasa chusty powinno być ułożone wokół dziecka, warunkując stabilizację boczną. Skrzyżuj je pod pupą, to jest to, co już zrobiłaś. Przeprowadź pod nóżkami, przeprowadź pod kolankami z tyłu. Dobrze jest. Cały czas, utrzymując napięcie chusty, zwiąż w pasie mocny, podwójny supeł. Mamy? A gdzie mamy rączki? Podtrzymywać dupkę, szyjkę, czy co? Już nic nie podtrzymujesz. Tylko nie wiem, czy tutaj nie powinna być jeszcze supła, ale chyba nie. Nie, bo chusta mi się skończyła. A bo jestem za gruba, nie wiem. I ostatni dziesiąty punkt. A jeszcze możemy zrobić inne wiązanie. No to ty robisz inne wiązanie. Dziesiąty punkt. Dobrze związana i dociągnięta kieszonka pozwala dziecku utrzymać wygodną pozycję blisko ciebie, a jednocześnie oglądać świat i bezpiecznej odległości. Ja myślę, że zrobiłaś to świetnie. Mi się wydaje, że on gówno widzi. Nie, bo będzie mógł się tutaj rozglądać, też mu spuścić tutaj troszeczkę i on będzie mógł sobie tak też popatrzeć tu. To jest trudniejsze jakieś, dobra, to teraz ja. I teraz jak go wyjąć, ty? O, wyszedł. No raczej tak dziecka nie wyjmę. Nie mogę tak wyjąć dziecka. To był typ kieszonka i te, to była o, typu ty, kieszonka. Typ spocone plecy to był. Bieg kieszonka, więc teraz zrobimy wiązanie typu boczne, na biodrze. Rolatka. Nie mam pojęcia, jestem strasznie ciekawy, jak to będzie, bo to może być ciekawe. No to masz. Ja ci będę czytać, tak samo się znakomicie. Są tylko trzy kroki, kochanie. No tylko trzy. I tu w ogóle... A jak to mam związać, jak tutaj nie ma ten... Górną krawędź naciągnij na plecy dziecka. Co to jest górna krawędź? No, ale ty żeś mi lepiej czytał, no. U maluszka wysoko aż pod całą szyję, tak by dać odpowiednie oparcie głowy, a u starszaka do wysokości łopatek, zostawiając ręce na wierzchu. Ale jak ona to zawiesz? Ale... Ona już ma to za... No to może wiesz, to pokaż im. Pokaż im. No tak. No i popatrz. Zwiąż tu... No i...
A gdzie jest reszta tych 24 metrów tej chusty? Nie, to inne dajemy. Inne. To nie jest dla nia. To jest jakiś hard za wam. Tak, dobra. A podwójny X. Daj podwójnego X właśnie miałem to zaproponować. Bo, już... bo tu też jest 9 kroków. Dobrze. Wiązanie rekomendowane dla dzieci siadających samodzielnie. O, to jest. Tak. Siadających samodzielnie. O, to też nie. Kieszonka dla Niku. Dajmy podwójny X. Dobra, dajesz, no. Chwyć chustę w obie ręce, znajdź środek i trzymając zaprężoną przed sobą, zmarsz równomiernie, aż otrzymasz wąski pas materiału. Świetnie. Przełóż go do tyłu tak, aby ta szybka oznaczająca środek znalazła się na wysokości tego. Ach, mi się kruczki nie wyginają. Bo musisz to trzymać. No. Dobrze. Skrzyżuj oba końca chusty na wysokości klatki piersiowej, przełóż przez ramiona do tyłu, uważaj przy tym, żeby nie skręcić chusty. No i to jedna, tak. I ma być, wiesz, przodem chusta, żeby ładnie wyglądała. To mogłoby być dwukolorowe. No to mówiłam. Właśnie o no. tym mówiłam. Mam. Tu i tak. Ona ma. I tak. Ona wygląda się tak super. No. O, prawie do cycki. Następne. Następnie skrzyżuj końce chusty na plecach, przełóż na wysokości talii do przodu. Skrzyżuj. Podwójny X, skrzyżuj. Tak. I chusty nie starczy. Nie, to no. Z przodu zawiąż podwójny węzeł. Włóż ręce do chusty skrzyżowanej z przodu i pociągnij za obie poły. Za obie poły. Tu. Ale już tu mam związane. Patrz, tu patrz, ile masz miejsca co zrobić. To masz sobie... Porósł to. Czekaj, tutaj za mocno to. Za mocno. Za mocno. Jak to? Czemu ona się w ogóle nie luzuje? Dobrze, że się nie luzuje. Dobra, no. Bo tutaj patrz, tu chyba wsadzasz dziecko. Patrz, jak ona to ma. Patrz tu. Tu sobie wsadza ręce tak. Pokaż. Widzisz, wsadza sobie ręce. Chwyć, ja ci to spróbuję zrobić. Poluzuj mi tam. O, i pójdź mi tu do przodu. Dobra, okej. Okay. Podwójny. O. W ogóle, patrzcie, że ona wygląda fatalnie. I teraz co? Wsadź tu ręce, tu. No mam. No. Teraz do tego masz wsadzić tutaj dziecko. Tu? Tu jedna nóżka i tu druga nóżka. Gdzie dziecko? Hyń. Hyń dziecko. No, masz to delikatnie. Przytrzymuj główkę. No wstać tu Mikołaja. No właśnie. I tak, tu wiesz, na tym ma siedzieć. No. Nie, rączka tu. A czemu po? No tak tu jest. Żeby tutaj zabezpieczyć plecka. No. To jest takie, wydaje mi się, spoko. O! Teraz jak to tak pociągłem, to on się przytulił, no. Co miał już podwójny bol? No bo tak pisało. No i tak to mam. I wyglądać. Tyle? Tu masz jak to masz posadzić. Ale teraz powiem ci, że to jest spoko wiązanie. To jest proste spoko, wiązanie. No. I czuję się bezpieczniej niż tym twoim. Tak, bo tym twoim ja się bałbym, że on wypadnie ci dołem. Tak, to jest lepsze. Bo tutaj nie ma, wiesz, chodzi o główkę. Bo tamten sposób, zabezpieczał głowę, zamykał tą główkę. A tutaj masz ją odchyloną i to o to chodzi. Dobra, włączmy YouTube. Wiązanie chusty YouTube. Halo, YouTube! No to kiedy mam pomówić? Wiązanie chust. No to kiedy mam mówić? No to akurat wziął i zczytał. Tupę, sama sobie to wpiszę. Dziecko, które ma 15 dni, koleś wiąże. No ja chcę zobaczyć. 15 dni. Oglądam to strasznie dziwnie związane. No ja nie wiem. No to powiedz. No dawaj. Jestem, pokaż na tym dziecku. Pokażę wam, jak zawiązać. Ale ma dużo włosków. Czekaj, nie będę robił z nim. Rozwiąż mnie. Środek chusty, o przepraszam. Ale on ma taką mięciutką tą chustę, a ona jest taka twarda. Daj go. Jak nasze. Oni rosną z nim wyłączenie. O, chodźcie jak Mikołaj. Widać ten tego drugie dziecko, bo on już ogarnia to wszystko. I musimy... Kurne boskie. Jeszcze nóżki mu tam wypuściły. No, bo to musi na serduszko, na żabkę nosić. Zrzuci dziecko. Okej. No. Masz? Mam. Kurde, on wie, ja nie wiem. Oho, jasne, to nie za naszego Mikołaja. Chłopie. Jezus, co ty masz za dziecko, że możesz się tak uspokoić? Mówiłam, że to nie jest jego pierwsze dziecko, bo widać, jaki jest pewny w tym. Zapominam go trzymać. No.
Ludzie se strasznie radzą dobrze, no nie? Zadziwiająco. Popatrzcie, jak mu ta główka tak goni. Ja a, już bym była przerażona. On się nie przejmuje, a ty już byś mnie 30 razy opieprzyła. No to, a ty mnie nie? A ty mnie nie? Główka! Trzymaj główkę! Kurde, chyba wychuchaliśmy już Mikołaja. A ma dopiero 2 miesiące. No. Przecież ten to ma szkołę przetrwania. Ja już bym miała wrażenie, że nie za bardzo ścisłam. To taki dźwięk wyszaje. A wiesz co mi się co najbardziej przeraża? Że my się tu już tak namęczymy, wsadzimy go, a on po 5 minutach chce zmienić pozycję. Ale ja to się przywiązałem. Czemu mi nie powiedziałeś, że go tak mam? No to mówię ci, że... No mówię ci, że... Że mam go krzywą? To jeszcze tylko jedna noga jest przywiązana. Alitos, ja nie wiem co tu się dzieje, Alitos. No nie wiem, na razie... Ale co, czujesz się, że mógłby ci wypaść? Ja nie. W tym dniu za nią nie czuję, nie czuję. Czuję, że on jest bardzo bezpieczny. No, bardzo. Bardzo bezpieczny. Natomiast akurat ta chusta chyba by mi nie poleciła, bo jest strasznie sztywna. Jak widziałam, jak tamten koleś to robi, to on miał taką mięciutką tą chustę dwustronną. A to raz, że wygląda jedną stroną strasznie do dupy... To, że ona nie jest dwustronna, to jest... To jest do dupy, a mogłaby mieć po prostu jedną stronę ciemniejszą, drugą jaśniejszą, żeby po prostu było widać, czy dobrą stroną to robisz. Ona jest taka ultra sztywna, w ogóle się nie naciąga, nie naddaje, no może to jest dobre, ona, żeby... Ona musi być taka... Tak, ale nie wiem, z czego ona jest. Strasznie jest to twarde. No nic, to spróbujemy później, jak się Mikołaj obudzi, to spróbujemy z Mikołajem sobie pomalutku. Pomalutku, no. Jak go nakarmimy, będzie miał przez 10 minut dobry humor. Więc spróbujemy z podwójnym X-em z Mikołajem później, jak się nam tylko obudzi. I w dwie osoby. Dwie osoby, i no. I dalej nie uważam, że ja bym sama sobie z dzieckiem poradziła. No, po którymś razie tak. No może po którymś razie, ale na pewno nie na samym początku. To będzie wyjście, wiesz, żeby uwolnić ręce, zobaczymy, bo... Akurat Mikołaj, my tak zauważyliśmy, nie lubi jednej i tej samej pozycji tak. za długo. Jak na przykład nosimy go tak, to on lubi zmienić tą pozycję, no nie? I uwielbia obserwować, wiecie, tak. być odwrócony na... Tak, na świat. Na świat, a nie do nas. Do nas, no. To jest jego najmniej ulubiona pozycja. Tak, chyba, że już się mu chce spać, to on się tu mi przytula do buzi i wtedy zasypia. Ale generalnie zdecydowanie bardziej woli obserwować wszystko. Wracamy, jak Mikołaj się obudzi. Słuchajcie, Miki się obudził, ja sobie piję kawkę, Miki tutaj. I zaraz przyjdzie tata i będziemy sobie próbować w chustę zawinąć, Miki. Będziemy te stópki w chustę zawijać. O ja! Uśmiechnij się do mamy. Powiedz cześć wszystkim. Jakie duże oczy mam. Jakie duże oczy mam. Tak, jesteś wyspany. Tak, pokaż wszystkim, jak jesteś wyspany. O ja! O ja! Dobrze. I? Tu? I nóżki? No teraz. Chyba tak. No. Wytrzymaj sobie tu. Go. I tu. Czekaj, ja sobie zobaczę, czy to się... To... No i nie musi już nie podoba. No właśnie. Ja nie wiem, jak to ma być. Co dalej? Dobrze, i teraz tu na plecach. No. I tu. I krzywo jest tak, że nie zwiążę cię. To wyprostuj. Jeszcze. Miki. Musimy spróbować. Stój. Czy będzie dobrze. Zobaczymy, czy to da radę, żeby tata nie musiał całej siły używać. Więc musimy to spróbować. I tutaj sobie zahaczymy. Tak. No co chodzi, jak na jakiegoś chudego tatę, powiem ci. No bo jak ja tu mam związek? I co, brakło? No, nie mam dzisiaj nic mieć. A bez dziecka starczyło? A daj wyżej. Ale Mikołaj, masz mieć do siebie obróconego. Wróć. Obróć go do siebie. Ale on nie lubi tak. Ale ma być do siebie. Ale on tak nie lubi. To o to chodzi. Tak? O. Zmieniliśmy opcję, bo u mnie Mikołaj płakał, ale może u Martusi nie będzie płakać, więc jeszcze raz sprawdzimy. Szybciutko sprawdzimy. Tak, to musisz wyciągnąć.
Dobrze. Drugą rękę wyciągnij. Przypuszczę się do mamy. 2 minuty mamy. Czy mogę go puścić? Czy ja sobie muszę zobaczyć? Mamy fajne, Mikołaj, wyjdź mi podoba. No wypaść nie wypadnie, no może teraz zrobimy to krzywo, bo to trzeba zrobić pewnie lepiej. Tylko, że to jest nasz pierwszy raz z czymś takim. Ej, no takie 2 godziny noszenia. No. Mój kręgosłup jest wdzięczny za chusty. Ale dalej go trzymasz. No dalej go trzymasz, nie puszczę go. Ale nie musisz go trzymać tak mocno, tak mi się wydaje, no nie? No nie, mogę mieć zdecydowanie prostszy kręgosłup. Tutaj mi odpoczywa po prostu w tym miejscu. Ale nie puszczę go. Nie ufam tej kawałkowi Hadryx na tyle. Ale jesteś obciążona, tak mi się jestem wydaje. Jestem zdecydowanie obciążona. No. I nawet jest spokojny. Nawet jest spokojny. Marty lubi być w taki sposób, no nie? W taki sposób przytulony. Nawet mi się to podoba, powiem wam. Tylko do zawiązania samemu niemożliwe jak dla mnie. Nie wiem, musiałabym mieć chyba jeszcze jedną parę rąk. Zobaczcie, jak jest pięknie. Więc spokojnie, zaskakująco spokojnie. Te zdjęcie na tle pięknego nieba, ja w chustce, bo może to był pierwszy i ostatni rozwiązanie. A więc tak, jeśli będziecie chcieli spróbować sobie z taką chustą, to weźcie sobie jakiegoś misia na początek, tak jak my to zrobiliśmy, bo to jest masakra, jakbyście mieli zrobić od razu z dzieckiem, no nie? Nie wyobrażam. To się umęczycie, no nie? Ale to, że spróbujecie najpierw z misiem kilka razy, tak jak myśmy to kilka razy przetestowali na różne sposoby, to w tym momencie wyszło całkiem nieźle. Mikołaj jest spokojny. No, zaskakująco, bo nie myślałam. U mnie nie jest taki spokojny, ale u mnie nigdy nie był spokojny w takiej pozycji. U mnie zawsze lubił być tak, albo tak pokazywałem tak. Natomiast u Marty się zawsze lubił być w tej pozycji i teraz Marta też ma, mi się wydaje, że wolne ręce. No. Jest to spoko. Jest to komfort. Jest to, zmieniam jedyne zdanie, co no. To tutaj dla niego powinno być na pewno ta inna trochę pozycja, ta pierwsza, żeby tutaj bardziej mu, nie wiem, tak, ale szyjkę trzymać. A według mnie, ja wiem, że ta pierwsza pozycja, ale według mnie on tutaj jest na pewno zabezpieczony, bo tu jest na krzyż, więc nie ma szans, że on spadnie i dla mnie to jest mega ważne, a tą szyjkę mogę trzymać. Tak, a tą szyjkę i drugą rękę masz wolną, bo tak to nigdy tej drugiej ręki nie ma się wolnej, bo zawsze się to dziecko jakoś trzyma i jedziesz, no nie? Czekajcie, spróbuję chwycić jakąś zabawkę psiuszową. No. Mi się wydaje, że plecy ci odpoczywają, bo masz trochę inną pozycję. Mam, zdecydowanie. Czuję, że mam inną pozycję. On się już tutaj zaczął jeść tą chustę. Tak? Mocnego. Dobra, zostaw mu. To jest dobra chusta. Także my prawdopodobnie będziemy z tego korzystać. No zobaczymy, bo jeżeli będzie spokojny przez co najmniej pół godziny takiej pozycji, to super. Bo jak wiesz, zobaczymy, jak długo on wytrzyma. Czy będzie mu się podobało, czy nie bardzo. Bo on bardzo zmienia te pozycje, no zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu, czy wy korzystacie z takich chust, bo jest to w sumie ciekawa. I jak się u was sprawdza i czy się w ogóle sprawdzają, no nie? Wydaje mi się, że jeżeli Mikołaj będzie starszy, to to nosidło jest zdecydowanie wygodniejsze i szybsze do założenia. Też mi się tak wydaje, ale no to zobaczymy. Na razie i tak nie wejdzie w nosidło. To jest skomplikowane za pierwszym razem, tak jak mamy pierwszy raz z tym styczność. No i ja bym się nie odważyła robić tego sama, wiecie, jedną ręką, trzymając dziecko. No jeszcze Mikołaj już trzyma w miarę stabilnie główkę. No ale tak to sobie można chodzić, nie? Sama na to. Tak, to nie jest jakiś tam problem. Tak więc wam bardzo dziękujemy i do zobaczenia następnym razem, tak? Tak jest. Pa!